Co to jest motywacja? To coś, co podrywa nas z fotela. Zmusza do wyjścia z ciepłego łóżka, kiedy inni przekręcają się na drugi bok. Robisz to, bo masz swój cel, masz swoje marzenie. Każdy może wstać i za chwilę usiąść. Każdy może zerwać się do biegu i zatrzymać przy pierwszym zmęczeniu. To nie jest prawdziwa motywacja. Nie chodzi o to, żeby tylko wstać. Jeżeli wstaniesz, zrób to po coś. Nie zatrzymuj się, dopóki nie osiągniesz tego małego celu, który sobie dzisiaj stawiasz. A jutro zrób to samo, tylko o krok dalej. Co naprawdę wiesz o sobie? Poznać siebie możesz tylko wtedy, kiedy sprzeciwisz się własnym słabościom. Setkom wymówek, które sprawiają, że wracasz do miejsca, w którym nie ma oczekiwań, w którym marzenia zawsze pozostają marzeniami. Na każde setki takich wymówek mam tysiące dowodów, że jest inaczej. Każdy twój cel, każde twoje marzenie jest warte dokładnie tyle, ile na niego poświęcisz. Zaangażowanie to jedyna rzecz, którą może mieć każdy. Najlepsze rzeczy są warte wysiłku. Za najlepsze rzeczy płaci się zaangażowaniem. Każdego dnia. Przygotuj się na kryzys. Przygotuj się na to, że możesz upaść. Bo jeśli naprawdę będziesz walczyć, kryzys może się pojawić. Musisz zrozumieć, że to normalne. Czasami jest tak, że po prostu wszystko się wali. Kiedy upadniesz w połowie drogi, zapytaj siebie, po co tu jesteś? Gdyby to było łatwe, każdy by to zrobił. Powiem ci jedno, nie poddawaj się, nie poddawaj. Największy kryzys następuje przed przełomem. Jesteś tu, żeby zmienić swoje życie. Spójrz, ile udało ci się osiągnąć. Miejsce, w którym upadniesz, jest zawsze lepsze do startu, niż zaczynanie wszystkiego od początku. Wstań! Tam są twoje marzenia. Masz podnieść się z kolan i dotrzeć do celu. Na horyzoncie już widać kolejne. Zbierz siły i idź do niego. Już wiesz, że możesz. A jutro zrób to samo, tylko o krok dalej. To jest prawdziwa motywacja.